Słuchajcie, ostatnio bardzo dobrą popularnością cieszył się film związany z tym, jak odnaleźć swojego drona. Ja dzisiaj pokażę kolejną metodę, dosyć ciekawą, ale też, co ważne, niedrogą dla wielu widzów. A mianowicie sprawdzimy jeden z patentów na odnalezienie drona w przypadku, kiedy skończy się bateria. To jest dosyć kluczowe, bo baterie na przykład w małych dronach są słabe i kończą się dość szybko, a zwykle też drony giną właśnie na krawędzi wyczerpania baterii, gdzie nie możemy liczyć na to, że funkcjonalność Find My Drone będzie działała długo. Ja pamiętam też, gdy zgubiłem swojego Mavic Air, faktycznie było tak, że dosłownie 5 minut po tym, jak on zlądował, może 70 metrów ode mnie, już nie działała ta łączność, nie działała bateria, wyczerpała się. Miałem z tym kłopot. Ale do dzieła, słuchajcie, bo to ma być krótki tutorial, więc działamy i mówię, o co chodzi. Znalazłem bardzo fajną lampkę, która ma niesamowitą funkcjonalność, dlatego że świeci światłem stroboskopowym i świeci dość daleko, a w dodatku bardzo łatwo się ją montuje. Montuje się tylko na właśnie takie zaczepy na gumki, o-ringi i w tym momencie śmigła samego Mavica, możemy je w ten sposób potraktować, chyba jest lepiej, umożliwiają nam taki montaż. Dobra. Jak widzicie, jest to bardzo szybki montaż, jeżeli czujemy, że te gumki są zbyt słabe, bo one faktycznie są dłuższe. Ja tutaj jeszcze pokażę, jak zastosować taśmę izolacyjną do tego, żeby polepszyć nam właśnie samomocowanie. Z jednej strony mamy włącznik, dlatego wykorzystam drugą stronę, parę razy owinę, 3-4 może razy, 2 razy w tej chwili. Dobra. I jak widzicie, cała instalacja trwa minutę, ale co jest fajne, że ta lampa ma działanie strobo i jest widoczna z dużej odległości, a w dodatku bateria wystarcza na mniej więcej 8 minut, ten akumulatorek. Ładowana jest poprzez USB typu klasyczne micro USB z ładowarki, nie trzeba do niej baterii kupować. Teraz podłączymy jeszcze drugą baterię. Drugą lampkę, przepraszam, wyłączamy poprzez naciśnięcie. Podłączymy sobie teraz z drugiej strony bliźniaczą lampę. Będzie to niemal oznakowanie amerykańskiego radiowozu. I też zastosuję taką funkcjonalność, że jeszcze dodatkowo wykorzystam taśmę po to, żebym miał pewność, że jej nie zgubię. W szybki sposób, jak widzicie, przed kamerą jestem w stanie zamontować to dość sprawnie. W tej chwili działają dwie lampy. To umożliwia nam odszukanie drona po zmroku. Jeżeli mamy taką sytuację, że zgubiliśmy drona, po prostu trzeba poczekać do chwili, kiedy jest zmrok. Oczywiście osoby sceptyczne powiedzą, że ta forma montażu w tym miejscu zakłóca nam przepływ powietrza, więc można zastanowić się, czy nie zamontować tej lampy gdzie indziej. Może, nie wiem, czy z boku, czy na górze, nad baterią. Jest taka możliwość. Ja tylko pokazuję przykładowe rozwiązanie. Spróbujemy z tym polecieć mniej więcej za jakąś godzinę, kiedy zrobi się całkiem ciemno. Ale wygląda to dość fajnie, jak widzicie, i uzupełnia też nasze oświetlenie wieczorne. Myślę, że ciekawostka. Zaraz sprawdzimy właśnie za godzinę, jak ona lata, i pokażę wam już pełny efekt. Dobra, słuchajcie, mamy ogarnięte tutaj wieczorne nagrania. Teraz zobaczymy, jak wygląda nasz zasięg, jeżeli chodzi o zasięg wzroku w tej sytuacji. Ja już podepnę tylko telefon. Tak to wygląda. Trzeba będzie bardzo uważać przy lądowaniu. 20 satelit. Ruszamy w takim razie. Wygląda bosko, Mavic. Naprawdę fajnie wygląda. W
dobrze leci, całkiem sobie dobrze daje radę. Jest trochę ciemno, więc muszę go podnieść. I polecimy do przodu. W tej chwili mam 70 metrów. Bardzo dobrze wszystko widać. Oprócz komarów to wygląda naprawdę rewelacyjnie, 150 metrów w tej chwili. Wyjście metrów, widzę go dość dobrze, jest koło drzewka. Słuchajcie, w tej chwili jestem w odległości 250 metrów, zdecydowanie lepiej go widać. Przy tym oświetleniu nie łapie mi ostrości, ale widać to oświetlenie. Spróbuję się troszeczkę jeszcze dźwignąć. Polecę jeszcze może z 50 metrów przynajmniej. Widać go bardzo ładnie. Zdecydowanie zasięg wzroku jest większy. Ale też myślę, że z tymi światłami w tej chwili mamy 350 metrów i to wystarczy. Nie potrzebuję większej odległości. Tu zresztą też widać na tym filmie, że to wszystko działa dosyć ładnie. Jesteśmy w odległości 360 metrów, zobaczcie. Teraz można ogarnąć 365 metrów. Dobry zasięg wzroku, całkiem ok. Ciężko złapać ostrość, dlatego wracam od razu. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na samolądowanie. Z tego względu, że jest ciemno. 290 metrów w tej chwili odległość. Troszeczkę się obniżę. 170 metrów mamy. Sto teraz. Widzicie, że jest doskonale widoczny. Troszkę wolniej polecę. Jesteśmy 18 metrów od nas. Słuchajcie, tego policyjnego Mavica można naprawdę osiągnąć niewielkim kosztem. Ja podejrzewam, że to jest wartość no, dużo mniejsza niż na przykład lokalizator, zdecydowanie mniejsza, 10% może lokalizatora, czy też podobnych, czy nawet tej lampy stroboskopowej, która kosztuje około 60 zł. To jest ułamek tej ceny, a w tym mamy jeszcze właśnie dwie lampy, czyli mamy niezawodne rozwiązanie. I słuchajcie, postanowiłem w związku z tym, że jest duże zainteresowanie tematem, jak nie zgubić swojego drona, ufundować taką lampę dla każdej osoby, która dołączy do Drone Bootcamp w tym programie stałym. I myślę, że to będzie fajny prezent i fajny gadżet właśnie w sezonie tym letnim. Także zachęcam bardzo serdecznie. Link do Drone Bootcamp poniżej. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do kolejnego epizodu już wkrótce. Pa!